Od niedzieli w przestrzeni naszego muzeum możecie obejrzeć nową wystawę czasową prezentującą ponad 1000 modeli, wyjątkowych modeli klasycznych samochodów pana Bartosza Janickiego, pasjonata motoryzacji i wielbiciela zabytkowych aut. To może być coś fajnego. Pojedźmy, zobaczymy, nagramy. No to jedziemy. Wchodzimy. Dzień dobry. Zostawię sobie gdzieś tam. Albo tam. Tak? Tam mam iść na koniec w lewo i tam już ktoś jest, tak? Na dół? No. O, to dobra. A tam jest Asia z nimi? Jest właśnie Asia z nimi. No to dobra, to poprowadzi mi. Tak, tak, pan lepszy. Dobra, dobra, fajnie. To ja tam windę sobie zjadę na minus, tak? Dobra, bardzo. Dobra, bardzo dziękuję. Do widzenia i do zobaczenia. Wszystko super, idzie ta winda. Poczekam, nie? Dzień dobry. Sławek jest na górze, masz wyciągnięty jeden mobil. Dobra. Ale tutaj windą tylko, tak? Tak, windą i na koniec korytarza. Dobra, dobra. Dobra, to znajdźmy później. Mam nadzieję, że wam się spodoba. To będzie też dla mnie taki trening odnośnie tego, co tutaj zobaczę. Trzeba się przystosowywać do tego, co się filmuje. Poczekaj, poukładam sobie to wszystko w głowie. Mam nadzieję, że wyłączone. Masz. Bardzo się cieszę. Cześć. Tak on powiedział Sławek, a ja myślę, Sławek może się pomylił, że Wojtek? Zapraszam cię, chodź. Ja. Cześć. Cześć, cześć. Kolego, mam dla ciebie model. Dobrze. Ten, wysłali do mnie, ten, nie wiem, co masz z nim, możesz zniszczyć go bardzo do końca. Ale on jest dobrze zniszczony, on, no, no. On jest tak zniszczony, on taki nie był. O cześć. Tak? No. Dlatego możesz go używać, tylko go, wiesz, nie skończ nie. Ale to super, ja myślałem, że tam jest tylko rysa, bądź bez lusterka, a on jest tak zniszczony, tak konkretnie. No. Podoba mi się, dobrze. Idę, albo wezmę sobie. Się, nie odpadają te drzwi, nie? Nie wiem. Nie odpadną. Nice. A tutaj podejdę do światła, wam pokażę. Patrzcie jak ładnie, popatrzcie jak on ładnie jest rozpiżony. Taki... Naturalnie, tak po dachowaniu. Ustawimy go zaraz sobie na jakimś fajnym miejscu. Plan jest taki, żeby wyszedł jak najnaturalniej, żeby wyszedł jak prawdziwy. Zrobimy to. Myślę, że coś fajnego powstanie. Coś nowego. O tutaj, o tutaj. Może tutaj. Wiecie o co chodzi? Jak jest to auto? Ono nie może być na takim, znaczy nie może, nie powinno być na takim czymś gładkim, tak jak tutaj, bo wtedy widać, że to jest model. Musi być coś takiego brudnego, tutaj musi być coś wysypane. Najlepsza to by była trawka, taka modelarska. Dobra, ustawię sobie kamery i pokażę wam, co wyszło. Znalezienie tego odpowiedniego miejsca nie będzie takie proste. Nie mam ręki, żeby trzymać kamerę, model i wszystko naraz, więc tak głupio będzie to w chwilę wyglądać. Spróbuję sobie zrobić na zewnątrz, bo w środku nie ma gdzie.
Zimno. Troszeczkę wieje. Ten powypadkowy model jest chyba najcenniejszy. Mega wygląda, jak fabryka. Znaczy, jak fabryka po dachowaniu. Ten hamulec ręczny jest tak daleko. Z jednej strony jest tak blisko, taki malutki, ale już o, dotykam obiektywem. Już nie mogę bliżej wejść. Tutaj macie drążek zmiany biegów. Z całą rozpiską, ile biegów. Deska fajnie, taka naturalnie podrapana. Wloty powietrza. Fajnie, brud. Nawet szyba rozbita jest przyklejona. Nawet szyba. Zagięcie nadkola wygląda naprawdę imponująco, jak prawdziwe. Nawet ruda jest. Tutaj nawet widać, jak pękła felga. Pewnie uderzył w jakiś krawężnik. Usterko się oberwało. Zderza się trochę, rozszedł. A do sklejenia. No, ten modelik wyszedł fajnie. Teraz spróbujemy sobie wziąć taki nierozbity. Może też na zewnątrz, może w środku. Zaraz się przekonamy. Idę go odnieść. Nie, fajnie wyszło. Ja jestem zadowolony z materiału. Tylko jeszcze byśmy wzięli takiego normalnego, ładnego. Super. I tej samej wielkości? Nie, taki sam. Sesji 850 mo. Super. No przejdźmy to, zobaczmy, bo tamte... Jest... To jest dopiero... O, jest, dobrze, no. Postaw go tak, żeby on się dłużej zaczepi jednym kołem, weź tak dalej, żeby nie zjechał. No, no, nie zjedzie, nie? Tak. No tak nie, musimy go tak jakoś, to weź go, żeby nie wypalcować. Albo gdzieś, jedno koło, żeby stanęło. Nie zjedzie? No. Nie zjedzie, nie? No, nie zjedzie, że nie. Nie, no jak nie będziemy dotykać, no to przecież nie... No, wiesz o co chodzi. I on tak kontrastuje teraz fajnie. Dobrze, no. To ja się mogę już, teoretycznie mogę się już spakować. Idziemy, kończymy to. Bardzo fajnie. O. Z jajkiem idziemy. Jeszcze ja dziękuję Asi za pomoc. No, też nie puszczać mi w telewizorni. Nie puszczać, nie wolno pani Asi puszczać w telewizorni. Nie, ja unikam tego. Dobrze. A ja was żegnam i zapraszam was na kolejny film.
Może też z muzeum. Hej. No, byłoby nice. Będzie nice, dobra. Lecimy. Hulajnogą.